Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. W dniu dzisiejszym skupimy się na analizie krótkoterminowej. Wprawdzie nie planowałem nic dzisiaj nagrywać, no ale myślę, że warto tutaj pokłonić się nad obecną sytuacją na rynku i pewnie też wiele osób zastanawia się, skąd takie wybicie na Bitcoinie, tak? Także porozmawiamy sobie o tym. Jak zawsze pamiętajcie, że wszystko, co usłyszycie w tym filmiku nie jest poradą inwestycyjną, Są to tylko i wyłącznie moje przemyślenia, a, a samo wideo ma charakter informacyjny. No i teraz tak, podstawowe pytanie: Skąd to wybicie, OK? Moim osobistym zdaniem mamy dwie bardzo proste odpowiedzi. Po pierwsze, widzimy bitcoina coraz dłużej poruszającego się między tym przedziałem 18,5 tysiąca, bym powiedział, a poziomem 20,5 tysiąca. Wiadomo, że oczekiwania, przynajmniej tak mi się wydaje, w większości osób są prospadkowe. Więc mieliśmy bardzo duży wzrost tutaj shortów. Ja osobiście zwracam nie tylko uwagę na, na short-long ratio na Bitcoinie, ale również też patrzę na przykład tutaj na GMX-a i mieliśmy bardzo dużą różnicę między longami i shortami, tak? Bo ostatnio jak patrzyłem mieliśmy 25 milionów w longach i 59 milionów w shortach. Doszło do tego, że liczba shortów bardzo mocno przewyższyła liczbę longów, i zobaczyliśmy tak zwany short squeeze, czyli wszystkie shorty zostały ściśnięte. Cena wybiła do góry, wybiła wszystkie stop lossy albo większość stop lossów, no i większość graczy została zmieciona z planszy. Na potwierdzenie tego, widzicie total liquidations na Bitcoinie. Ostatnie 24 godziny: 551 milionów. Także kto miał zarobić, to zarobił, i moim zdaniem był to pierwszy powód, dla którego zobaczyliśmy tą pompę. Nie udało mi się przygotować do końca, gdyż jest to takie spontaniczne nagranie. Nie planowałem nagrywać, tak jak mówiłem, ale rzuciły mi się dane on-chain. Wpadły mi w oko, podaj, że był to Glass Note, i wraz ze wzrostem tej ceny zobaczyliśmy też spadek tutaj wartości bitcoina na portfelach rekinów, wielorybów, także oni też tutaj korzystali z tego szczytu jako tak zwany liquidity exit tak? czyli na, jako punkt wyjścia ze swoich pozycji. Co oczywiście też można powiedzieć, że z, z punktu tutaj teorii spiskowych, że rynek jest manipulowany i kontrolowany, Oczywiście oni też muszą wywołać pompę, żeby, mi, żeby móc wyjść, tak? Czyli smart money wychodzi z pozycji, a dumb money, czyli głupie, głupie pieniądze, wchodzą w te duże, zielone świece, tak? Teoria, teoria ogólnie jest taka, że jak wchodzicie w duże, zielone świece, zaraz dostaniecie w głowę dużymi, czerwonymi świecami. Także na pewno nie warto... Tutaj łapać, wchodzić w pozycję, kiedy macie tak duże zielone świece. Drugi powód, i prawdopodobnie kluczowy, to jest ten korektywny ruch na DXY. Tak? Omawialiśmy DXY wielokrotnie na tym kanale. I jak widzicie, DXY bardzo ładnie trzymało tutaj wsparcie tej linii trendu. I w momencie, kiedy testowaliśmy tą linię trendu, utraciliśmy jej wsparcie, co spowodowało korektywny ruch. Warto podkreślić, że ten korektywny ruch doprowadził nas po raz kolejny do tego wsparcia na poziomie 110, tak do tej pomarańczowej linii. W ostatnim korektywnym ruchu ze, z poziomu 114, kiedy doszło do tej korekty, my również utrzymaliśmy wsparcie tego kluczowego poziomu. Wtedy jednak, trzymaliśmy też wsparcie tej kluczowej linii trendu. Wiele osób, kilka z którymi też rozmawiam, przewidywało ten korektywny ruch na DXY. Oczywiście ten korektywny ruch na DXY odbył się też po głosie umacniającego się funta, czy też, czy też jena, tak? Jednak patrząc na, na to, gdzie jest DXY w danym momencie. Moim zdaniem, albo korekta nie jest skończona, gdyż ja bym się spodziewał uderzenie w ten Liquidity pool tutaj na poziomie 109,4, albo jest już skończona, trzymamy kluczowe wsparcie i będziemy po raz kolejny poruszać się w kierunku północnym. Warto podkreślić, że działanie na DXY będzie miało pewnie odzwierciedlenie mm, odnośnie tutaj z tego co powie Fed, tak. Posiedzenie Fedu jest 2 listopada i wydaje się, że dalsze ruchy na rynkach tradycyjnych na DXY będą uzależnione od tego co powie i co postanowi Fed. Jednak w danym momencie widzimy ten korektywny ruch na DXY, który jest wodą na młyn tutaj dla Bitcoina i dla rynków tradycyjnych, tak, widzimy S&P, które bardzo ładnie odbija, widzimy Nasdaq, który bardzo ładnie odbija, no i Dow Jones już, Dow Jones już prawdopodobnie szuka felg do Lambo, także tutaj jest, ryne, jest odbicie na rynkach tradycyjnych, jest odbicie na Bitcoinie, moim zdaniem połączenie tych dwóch rzeczy, Przede wszystkim korekty na DXY, łącznie z tym, że mieliśmy nadmiar shortów, kiedy shorty pra, prawie dwukrotnie przewyższały wartość wartość tutaj longów. Te dwie rzeczy doprowadziły tutaj do tak dużego wybicia, tak? No bo jednak patrząc, patrząc tutaj z perspektywy naszego lokalnego dołka doszły, doszło do wybicia na poziomie 1800 dolarów, tak? Podczas wczorajszego krótkiego live'a na, na Telegramie Troszkę tutaj się podśmiewałem, że no wyznacznikiem głębokiej Bessy jest to, że ruchy Bitcoina na poziomie 70, 750 dolarów wywołują tutaj ekscytację, tak? I cały krypto Twitter już tutaj, już tutaj myśli, że jest po wszystkim i wychodzimy, wychodzimy z Bessy, ale moim zdaniem ja bym tutaj uspokajał, moim zdaniem jest to tylko, jest to tylko lokalne odbicie i raczej od tego punktu, szczególnie, że wybiliśmy liquidity pool, który był tutaj na poziomie 20800, szczególnie, że odbiliśmy się idealnie knotem od tej pomarańczowej linii wcześniejszego wsparcia, która teraz będzie naszym silnym oporem, ja spodziewałbym się tutaj jakiegoś korektywnego ruchu. Tak jak Wam mówiłem wczoraj, od, w momencie kiedy uderzymy w ten liquidity pool, który miał miejsce tutaj, ja jestem w shortcie, ze z ciasnym, w miarę ciasnym stop na tej pomarańczowej linii, którą widzicie tutaj wyżej. Także zobaczymy, jak to się rozegra, moim zdaniem, powinniśmy zobaczyć tutaj jakiś korektywny ruch. I teraz tak, przechodząc do perspektywy krótkoterminowej, jak widzicie wcześniej, w momencie kiedy byliśmy odrzuceni na tym podwójnym szczycie, spodziewaliśmy się tego pięciokorektywnego, falowego ruchu w dół. Tego, tej korekty ABC to się rozegrało, i w tym momencie spodziewaliśmy się, sugerując się tym, że możemy zobaczyć korektę zygzak, spodziewaliśmy się pięciofalowego ruchu w dół, a nie tylko korektywnego ABC. Oczywiście struktura wykresu nam się tutaj w tym momencie zmieniła. Zobaczyliśmy to odbicie, i w tym momencie maszerujemy tutaj ku górze. Ja osobiście uważam, że zobaczyliśmy tutaj tak, to by było tak, raz, dwa, trzy, cztery i pięć, tak, pewnie jak przejdziemy tutaj na godzin... prześlibyśmy tutaj na godzinówkę, będzie to lepiej widoczne, yy, kilka dyskusji, yy, kilka osób sugerowało, że fala pierwsza będzie tutaj, fala druga będzie tutaj, fala trzecia będzie tutaj, fala czwarta tu i fala piąta, nie do końca mi to pasuje, z racji tego, że w tym momencie fala trzecia byłaby najkrótszą falą prawdopodobnie, albo byłoby ratio 1 do 1, co mi tutaj strukturalnie nie do końca pasuje, tak? Także moim zdaniem to był pięciofalowy impulsywny ruch ku górze, który wygląda na to, że będzie zakończony na tym tutaj poziomie, na tej pomarańczowej linii 20 800, gdzie też był nasz liquidity pool, tak? Czyli punkty sprzedażowe, dlatego też ja tutaj zdecydowałem się wejść w shorta. Nie jest to porada inwestycyjna, oczywiście. Zobaczymy, jak to się rozegra. Rynek działa bardzo impulsywnie na najmniejsze pozytywne i też negatywne newsy. Także trzeba mieć też to na uwadze, że jest to dość taki czas na rynku, kiedy, kiedy mamy bardzo duże wahnięcia cenowe, tak? Także na pewno trzeba być tutaj ostrożnym. Czego byśmy się spodziewali dalej? Ja osobiście spodziewam się po tym odrzuceniu tutaj jakiegoś korektywnego ruchu ABC. Postawimy sobie FIBO i zobaczymy mniej więcej czego możemy się tutaj spodziewać. Ok, spodziewalibyśmy się tutaj korektywnego ruchu prawdopodobnie. Ja bym się spodziewał do tego poziomu 20 150, później impulsu B. I korekty C, która może badać 3.8.2 bądź też półfyb. Najprawdopodobniej jest szansa na to, że będziemy badać poziom półfyb, gdyż mamy tutaj też te szczyty. Oczywiście mamy tutaj ten szczyt na poziomie 3.8.2, więc również to jest możliwy punkt, który będziemy tutaj badać. Tak, także ciężko jest to przewidzieć, ale ja bym się spodziewał, że będziemy badać 3.8.2 albo półfyb, czyli 19957 bądź też 19000. 700, tak, to byłyby moje oczekiwania, tym bardziej, że jak zobaczycie sobie na stok RSI i na RSI z perspektywy 4-godzinnej, 8-godzinnej i dniówki, a szczególnie 8-godzinówka -godzin, już gdzieś tam po kosmosie lata, spodziewalibyśmy się tutaj jakiegoś korektywnego korektywnego ruchu. I teraz tak, jeżeli od tego dołka przechodzimy przez korektę zygzak, oczywiście będzie, będziemy tutaj świadkami jakiejś kontynuacji, tak, więc spodziewalibyśmy się pięciofalowego impulsu, trzyfalowej korekty i pięciofalowego impulsu. Jeżeli do tego impulsu dojdzie, jeżeli będzie wystarczająco volume yy, i wystarczająco tutaj momentum na rynku, jak zobaczycie sobie wyżej, nasz kolejny liquidity pool jest dopiero na poziomach 22800 około, tak? Więc oczywiście po tym korektywnym ruchu ABC, który wcale nie musi być tak duży, jak ja go tutaj zrobiłem, jeżeli będzie wystarczająco, jeżeli nie będzie wystarczająco siły sprzedażowej, oczywiście ten ruch ABC może być tutaj o wiele krótszy, tak? To jest ten cały smaczek, że my do końca nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jaka będzie siła sprzedażowa w tym momencie, tak? Ile osób zdecyduje się tutaj pozbyć tego bitcoina, tak, Wy, w, w, albo, albo ukrócić swoje pozycje. W każdym, w każdym razie spodziewamy się tutaj jakiegoś korektywnego ruchu, również z tego powodu, że po prostu jesteśmy przegrzani, tak? Na trzech z czterech tutaj interwałów, na które w tym momencie patrzymy, bo nasza godzinówka. Nasza godzinówka nie jest przegrzana, tak? Także 4-godzinówka, 8-godzinówka i dniówka zbliża się do tych poziomów przegrzania. Dlatego ja bardziej bym stał za tym, że zobaczymy większy korektywny ruch ABC niż mniejszy. Ale wybiegając troszkę w przyszłość. W momencie kiedy ten korektywny ruch ABC się skończy, jakkolwiek miałby on wyglądać, jest tutaj potencjał, jeżeli będzie odpowiednie volume na, na, na rynku, czego nie jesteśmy w stanie przewidzieć, tak? Zbliżamy się do FED meetingu, jak pojawią się tutaj pozytywne sentymenty, to oczywiście będzie volume, tak? Volume sentyment jest wyznacznikiem volume. Jak jest słaby sentyment, no to potencjalnie spodziewamy się tutaj sprzedażowego volume, tak? Po tym, po tym punkcie spodziewalibyśmy się tutaj jakiegoś większego ruchu pięciofalowego ku górze, tak, i ja osobiście uważam, że może dojść przy odrobinie nie przy odrobinie, ale przy dużej odrobinie volume, że będziemy testować tutaj te szczyty, tak, docelowo jeżeli FOMO się napędzi, tak jak w tym pierwszym ruchu, będziemy testować ten szczyt i będziemy tutaj walić w ten liquidity pool, warto podkreślić że w momencie kiedy cofaliśmy się od tego dołka, cofaliśmy się do tych szczytów, udało nam się tymczasowo przebić te szczyty, jeżeli utrzymacie wsparcie tych szczytów, waszym kolejnym punktem zwrotnym będą te szczyty, tak? Także tutaj, oczywiście, rozpatrujemy, rozpatrujemy tą perspektywę prowzrostową po tym korektywnym ruchu ABC, jeżeli nasz korektywny ruch ABC, miałby zakończyć się o tutaj, ja bym, je, tak, na, ty, na tym poziomie, gdzie jesteśmy, 19950, oczywiście jeżeli do tego dojdzie, my jesteśmy w stanie już przewidzieć kolejne, kolejne ruchy, tak, i widzicie, że kolejnym krótkoterminowym poziomem, który będziemy tutaj chcieli osiągnąć, będzie poziom 21336, ok, czyli niejako będziemy testować tą kolejną pomarańczową linię, tak, Także tutaj wiele rzeczy przed nami z tej perspektywy krótkoterminowej. E, ja tak jak głównie chodziło mi o to, żeby Wam dać informację, czemu moim zdaniem widzimy ten impulsywny ruch, jakie są kroki podejmowane przeze mnie i czego się spodziewam, tak? Także, także myślę, że udało mi się przekazać te, e, te rzeczy. Jak zawsze mam nadzieję, że update'ik był wartościowy, pomocny, jeżeli macie ochotę. Zostawcie komentarz, podzielcie się lajkiem. Dziękuję za oglądanie i nie dajcie się wywalić z planszy. Heja!